bardzo serdecznie na kolejnym wykładzie czwartkowym towarzyszącym wystawie Surrealizm inny rytm. Dzisiejszy wykład wygłosi Agnieszka Pawolska, pisarka, historyczka sztuki, tłumaczka i pasjonatka surrealizmu. Opublikowała wiele książek poświęconych surrealizmowi. Najnowsza z nich nosi tytuł Świat zwariował. Poradnik surrealistyczny, jak przeżyć. Dzieli swój czas między Warszawę a Providence, gdzie wykłada w Rhode Island School of Design. Bardzo dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia i zapraszam Państwa do wysłuchania wykładu. Bardzo dziękuję i witam Państwa i dziękuję za przyjście w tak piękny wiosenny wieczór. Ja tutaj z pewnym wzruszeniem oglądam tą salę, bo wieki temu, kiedy studiowałam historię sztuki na UW, to mieliśmy w niej właśnie zajęcia z profesorem Białostockim. I toaleta się bardzo zmieniła, ale sala jest taka, jak była dawniej, więc bardzo mi miło. I obejrzałam właśnie wystawę. I no zacznę tą gawędę. Ja się podporządkowałam do zasad, które mi tutaj pani Zuzanna przekazała, jak te wykłady w ramach cyklu czwartkowego wyglądają, ale będę gawędzić o moim surrealizmie i bardzo zapraszam do ewentualnego potem zadawania pytań czy dzielenia się też refleksją. Tu zasada jest taka, że zaczynamy od obrazka, slajdu, który nie jest podpisany i na samym może część Państwa rozpoznaje, kto jest autorem czy autorką tego przedmiotu surrealistycznego. Na koniec pokażę ten sam slajd z podpisem. Chciałabym zacząć od takiej osobistej nuty, mianowicie, że mam to szczęście, że należę do pokolenia, które oglądało początek tego zupełnego przewartościowania surrealizmu. Bo ja, tak jak już powiedziałam, studiowałam na UW i uczyliśmy się o surrealizmie, no tak jak uczyły się wcześniejsze pokolenia, czyli głównie była mowa o malarstwie i o rzeźbie i nazwiska Dali, Magritte, no głównie europejscy mężczyźni, o surrealistkach się jeszcze nie słyszało. Jeśli mowa była o kobietach, to mówiło się o nich występujących w roli, w cudzysłowie, mus, żon, kochanek, modelek. I potem stało się to, co się od czasu do czasu w historii sztuki dzieje. To znaczy kilka surrealistek, które były młodsze od surrealistów i bardziej długowieczne, zaczęły umierać. Surrealiści głównie się rozstali z tym światem w 60-tych latach. 67-68 to były takie lata pomoru właśnie dla surrealistów, co szczególnie w wypadku Bretona, który umarł w 67 roku, to był fatalny moment, bo 68 z majowym buntem studentów i rozkwitem sytuacjonizmu we Francji przyniósł powrót tych właśnie wszystkich idei surrealistów. Na murach Sorbony były napisy pod chodnikiem plaża, czy lepiej pracuje się we śnie, twórzcie senne komitety, czyli były to oczywiście odświeżone, odnowione, ale bardzo zainspirowane surrealistyczną filozofią hasła. Natomiast, tak jak powiedziałam, artystki zaczęły umierać później. Leonora Carrington była bardzo długowieczna, jak tu Państwo widzą, ale takie pierwsze odejścia ważnych surrealistek zaczęły następować w 90-tych latach. No i wtedy stało się to, co się zwykle dzieje, czyli otworzyły się pracownie, zaczęło się organizować wystawy, wychodziły albumy. I okazały się dwie rzeczy, bo trzecia rzecz, o której powiem, nastąpiła trochę później. Więc po pierwsze okazało się, że ten nurt kobiecy jest całkiem inny, często zajmuje się podobnymi problemami, jak na przykład istotą miłości, miłości szalonej, zupełnie inaczej naświetlanej przez artystki. Czyli właśnie został odkryty inny, całkiem odkurzony i inny typ surrealizmu.
A druga zmiana była taka, że surrealizm zaczęło się widzieć nie tylko właśnie jako nurt pokazujący malarstwo i rzeźbę, ale dużo bardziej, dużo efemerycznych dzieł sztuki, takich jak ulubione przeze mnie przedmioty surrealistyczne. Zresztą tutaj ten pierwszy, prawda, tu mamy, przepraszam, w złą stronę poszłam. To jest, tutaj mamy przedmiot surrealistyczny, fotografię. Fotografia surrealistyczna była długo zupełnie nieznana, i rysunki i kolaże. I druga rzecz, jaka się wydarzyła w moim życiu i za co jestem bardzo wdzięczna, to jest to, że udało mi się poznać dwie artystki, bardzo wybitne artystki. To jest pan, który nie mówi po polsku, więc stąd się wyraźnie poddał po pierwszych 5 minutach. Także udało mi się poznać dwie wybitne artystki, które zafascynowały mnie. Przede wszystkim Leonora Carrington. Leonora Carrington, która miała niesłychanie burzliwą biografię, urodziła się w Anglii w rodzinie magnatów włókienniczych, zbuntowała się wobec tej konserwatywnej rodziny, wyjechała pierw studiować do Włoch, potem poznała Maxa Ernsta i od Ernsta się bardzo wiele nauczyła. Oni mieszkali przez kilka lat razem we Francji. I moją taką pierwszą fascynacją to była książka Trąbka do słuchania, która wyszła po polsku w tłumaczeniu Maryny Ochab. I jest to jedna z tych książek, która ma wokół siebie rzeczywiście taki zespół kultowych wyznawców, czy raczej wyznawczyń tej książki. Ja napisałam posłowie do pierwszego wydania, teraz wyszło drugie wydanie w tej serii, któremu patronuje Olga Tokarczuk, i zresztą Olga mówi ona, że jesteśmy siostry w trąbce, bo łączy nas wielka miłość do tej książki. Bardzo ją Państwu polecam. Ciągle niewiele tej literatury wielkiej surrealistycznej zostało na polski przetłumaczone, ale już kilka książek mamy. I Trąbka do słuchania łączy w sobie bardzo wiele cech: czarny humor, poetyckość, wielką mądrość, a także to, że walczy z stereotypem, którym jesteśmy otoczeni, mianowicie z ageizmem, prawda? Bo oczywiście szczęśliwie walczymy z innymi, seksizmem, rasizmem, antysemityzmem, natomiast ageizm w tej kulturze wszechpanującej właśnie kultu młodości jest jakoś bardzo spychany pod dywan, a tutaj główną bohaterką jest stara kobieta, która nie jest ani czarownicą, ani poczciwą babcią, tylko pełną fantazji osobą, która może zmieniać kosmos. Także ja zafascynowana tą książką pojechałam właśnie do miasta Meksyk, gdzie poznałam Leonorę Carrington, osobę zupełnie o niezwykłym poczuciu humoru. Może tylko jeden taki przykład Państwu dam, kiedy jej się zapytałam. Aha, bo ja się wybrałam tam na taki targ Senora, który w przewodnikach dla turystów był opisywany jako bardzo niebezpieczne miejsce, i tam kupiłam amulet robiony przez osoby mieszkające w Chiapas, w tych odległych bardzo prowincjach, i dałam jej ten amulet i spytałam się, czy ona wie, czy amulety działają. Na co Leonora Carrington odpowiedziała mi: one są jak meksykańska telefonia, czasem działają, czasem nie. Także to jest jej. Poza tym przemyciłam wtedy z Polski suszone grzyby, naprawdę przemyciłam, bo tam w mieście Meksyk bardzo jest surowo przestrzegana zasada, że się nie przynosi i nie przywozi żadnych jedzeń. Wręczyłam jej to, ponieważ w jej książkach i obrazach gotowanie jest zawsze taką czynnością magiczną, wokół której właśnie się dzieją czary. Tymczasem ona to wsadziła gdzieś na wysoką półkę i powiedziała, że już nie gotuje, bo osoby gotujące są wykorzystywane przez rodziny i jej 90-letni mąż musi się wreszcie nauczyć gotować. No i to są takie anegdoty. Natomiast historia Leonory Carrington jest przeciekawa z wielu powodów. Jestem pewna, że niedługo powstanie jakiś hollywoodzki, może nie najlepszy film o niej.
nadal jest coraz mniej, ale nadal jest kojarzona z Ernstem, mimo że spędzili razem 3 lata, bo dzieliła ich olbrzymia różnica wieku, jak tutaj Państwo widzą na tym zdjęciu. I Leonora Carrington przeżyła niesłychanie dramatyczny moment po wybuchu wojny, kiedy Ernst jako obywatel niemiecki został internowany razem z Hansem Bellmerem i innymi artystami, a ona została sama w tym miasteczku francuskim, przerażona, że zaraz no, Niemcy się jednak posuwali systematycznie, że zostanie przez nich, bardzo się bała gwałtu. I sprzedała dom niesłychanie udekorowany płaskorzeźbami przez nią i przez Ernsta za butelkę brandy i rozwalającym się samochodem pojechała do Hiszpanii, gdzie przeżyła psychiczną zapaść i została zamknięta w zakładzie dla psychicznie chorych. Wówczas jeszcze metody leczenia były zupełnie upiorne, także ją tam poddawano elektrowstrząsom i tak dalej. I czyli w jakim sensie ona ucieleśniła ideał surrealistów, którzy byli zafascynowani właśnie chorobami psychicznymi, tyle że oni pozostawali w tym bezpiecznym, na tym bezpiecznym mostku kapitańskim. Ona przekroczyła tą granicą i wróciła do życia aktywnego. Udało jej się przyjechać do miasta Meksyk i w Meksyku spędziła resztę życia. Zresztą teraz jest uważana za najwybitniejszą artystkę meksykańską. Jeżeli Państwo by się znaleźli w mieście Meksyk, to jej rzeźby stoją przy głównych alejach. Czyli Leonora Carrington jest trochę zaprzeczeniem tego, co mówiła na przykład żona, ostatnia żona Maxa Ernsta, że zwykle się sławę osiąga, ale trzeba pierw umrzeć. Tak się zdarzyło w wypadku w większości surrealistek, zresztą niektórych surrealistów też. Man Ray, który całe życie klepał biedę, po czym po śmierci jego prace na aukcjach osiągają jakieś zawrotne sumy. Leona Carrington szczęśliwie jeszcze zaznała tej sławy i tu pokazuje dosłownie kilka jej obrazów. To jest jej autoportret. Ona się zawsze utożsamiała z koniem, bo rzeczywiście, tak jak Max Ernst mówił o sobie, ptak przełożony, bawiąc się tą terminologią kościelną, i sam się porównywał do ptaka, uważał, że ma takie ptasie rysy i ptasie gesty, to Leonora Carrington kochała konie i widzą Państwo, tutaj jest, za nią jest konik, który na biegunach, który kupili w Paryżu z Maxem Ernstem, a przed nią się materializuje hiena z obłoczka plazmy. Hiena, która jest bohaterką opowiadania Carrington Debiutantka, które to opowiadanie zostało włączone przez Bretona do antologii czarnego humoru. I to połączy Leonora Carrington z drugą osobą, o której zaraz będę mówić, także z surrealistką. To były jedyne dwie kobiety, które znalazły się w tej antologii czarnego humoru i które najdłużej żyły spośród wszystkich autorów. I drugi obraz, więcej już Państwu obrazów Carrington nie będę pokazywać, Naga Prawda, który jest obrazem feministycznym, ale ten feminizm jest zawsze przetworzony przez i groteskę, i magię, i świetny humor Leonory Carrington. Na przykład na jednym z nich pokazuje Ewę, która oddaje jabłko, już nie chce tego jabłka i wszystkich problemów z nim związanych. No więc tutaj widzą Państwo z jednej strony tych trzech brodatych mędrców i wielką bibliotekę pełną przepastnych tomów, a vis-a-vis stoi ta naga kobieta z trochę człowiek, trochę jednorożec. Carrington bardzo lubiła takie hybrydy zwierzęco-ludzkie z maleńką książeczką i to ona symbolizuje właśnie tą całą prawdę przeciwstawioną całej mądrości dostępnej mężczyznom, prawda, tylko przez wieki.
No a druga osoba, powiem o trzech właśnie osobach, które miałam szczęście poznać, to była Gisèle Pracinos, którą też jeszcze właśnie poznałam. Ona była autorką jednej znakomitej powieści, którą przetłumaczyłam na polski, Twarz muśnięta smutkiem, którą napisała, założywszy się z bratem, że napisze powieść, która będzie bardzo dobrze przyjęta. I to rzeczywiście jest taka trochę parodia powieści pikardyjskiej, powieści szkatułkowej, znakomita, pełna humoru i fantazji, inteligencji książka. Poza tym też robiła makatki, jak tutaj Państwo widzą. Czasami to jest Ludwik XIV, ale też jest makatka Salomy obcinające głowę świętemu Janowi. Natomiast jej kariera, jeśli można tak to powiedzieć, w środowisku surrealistów zaczęła się, kiedy była kilkunastoletnią dziewczynką. I znowu, żeby pokazać rodzinie, bo ona pochodziła z bardzo takiej tradycyjnej, konserwatywnej greckiej rodziny, która się przeniosła do Francji. I wedle panujących tam reguł, dziewczynki powinny być w kuchni i zajmować się uczeniem gotowania. I Gisèle zaczęła pisać opowiadania automatyczne, które one nie są na polski przetłumaczone, ale są rzeczywiście taką ferią fantazji, wyobraźni, dzikiego humoru. I tutaj to jest takie zabawne zdjęcie, kiedy ona w tym stroju uczennicy czyta swoje opowiadania surrealistom. Tutaj ten najbardziej z lewej, z lwią grzywą, to jest Breton, obok Eluard, a w drugim rzędzie, drugi z lewej, to jest jej brat, który właśnie wprowadził ją w to środowisko surrealistów, gdzie ona była dla nich ideałem, z jednej strony kobiety dziecka, no bo surrealiści mieli te swoje właśnie wizje kobiet, albo jako widzianych, albo jako muzy, albo właśnie kobiety dzieci. No a z drugiej strony pisała te rzeczywiście opowiadania automatyczne, które jeszcze nie były skażone nauką, szkołą, dyscypliną i tak dalej. No i to jest właśnie książka, która bardzo sobie wysoko cenię. To wyszła w Piwie jeszcze, kiedy oni mieli taką bardzo dobrą serię. I tutaj na okładce jest para, on i ona, jej właśnie wycinanka, która zresztą znalazła, wyszywanka, która zresztą znalazła się 2 lata temu na Biennale Wenecji. To Biennale było przede wszystkim poświęcone malarstwu, bo po tych latach covidowych kuratorka chciała wrócić właśnie, odwrócić się od ekranu i wrócić do tej sztuki, z którą się obcuje, nie przez komputer. I było tam, jak może Państwo wiedzą, bardzo dużo artystek. Właśnie ta proporcja została zupełnie zmieniona. Było niewielu artystów, bardzo dużo artystek po raz pierwszy. I był też zbiór obrazów właśnie Leonory Carrington i kilka obiektów Gisèle Pracinos. No a trzecia osoba, żeby nie mówić tylko o kobietach, to był Roland Topor, z którego znałam bardzo dobrze, no bo te dwie artystki, ja poznałam je z Leonorą Carrington, spędziłam 2 dni z Gisèle Pracinos, pół dnia. A z Rolandem się rzeczywiście przyjaźniliśmy, spotykaliśmy się i we Francji, i w Warszawie. I tutaj Państwo widzą jego w mieszkaniu, gdzie na ścianach wiszą obrazy jego ojca, Abrahama Topora, absolwenta, wtedy to się jeszcze nazywała Warszawska Szkoła Sztuk Pięknych, i który dostał drugą nagrodę w konkursie rzeźby. Szczęśliwie drugą, a nie pierwszą, bo pierwsza to była jakaś tam suma pieniędzy, a druga stypendium do Francji. On wyjechał do Francji przed wybuchem wojny, tam sprowadził narzeczoną z Latę Winstock, urodził się Roland i jego siostra Hélène, no i między innymi dlatego przeżyli wojnę. Także tutaj Państwu pokazuję nasze już bardzo stare zdjęcie w Paryżu, w jego ulubionej
kawiarni. I no myślę, że Roland Topor jest najbardziej znany tutaj z tej mojej trójcy. Jego tak trochę jak Magritte, jego takim alter ego był na początku jego twórczości taki staroświecki panowcio w kapelusiku i malował i rysował bardzo często właśnie takie postacie. No a poza tym no myślę, że znają Państwo, jeśli nie z książek, to z pokolenie no nie najmłodsze, ale chociaż nawet teraz w przekroju się ukazują jego rysunki. To był Przekrój i Ty i ja, to były w latach dawnych, 70., 60., kiedy Roland był niemal bardziej znany nad Wisłą niż nad Sekwaną. No więc tutaj takie dwa wybrałam rysunki. I no oczywiście on się nie uważał za surrealistę. Razem z dramaturgiem hiszpańskim Arabalem, z reżyserem Chodorowskim i Polakiem Romanem Cieślewiczem założyli grupę, którą nazwali Panika. Panikuję, więc jestem. W 1962 roku, żeby właśnie odciąć się od tej etykietki surrealistów. No i to jest pierwsza książka, jaką... Bo myśmy się zastanawiali z Rolandem, jak go pokazać w Polsce, bo on miał taką gębę błazna i żartownisia, a jego sztuka była znacznie bardziej głęboka i poetycka i przesiąknięta jakimś takim no, egzystencjalnym cierpieniem być może przez wszystkie te wojenne przeżycia. I Roland bardzo lubił katalog, jaki wyszedł w Neapolu. To był w formie katalogu, w formie encyklopedycznej, więc powiedzmy zaczynało się od A i tam były hasła jakoś tam w jego sztuce się pojawiające, więc na przykład Anatomia, Alicja. No i ja taką książkę zrobiłam, tylko bardzo rozszerzając ją też o cytaty z jego twórczości. A potem jest takie w Krakowie wydawnictwo Lokator, księgarnia Lokator, nazwane zresztą od chimerycznego lokatora Rolanda Topora, na podstawie którego zrobił Roman Polański znakomity film z sobą w głównej roli. I właśnie Pio Kaliński, szef Lokatora, zwrócił się do mnie, żeby napisać książkę Archipelagi Topora, o no bardziej osobistą właśnie o naszej przyjaźni i powstały te archipelagi. A dlaczego archipelagi? Dlatego, że Roland miał taką teorię, którą myślę, że wszyscy, ja bardzo w nią wierzę, mianowicie, że artysta, czy mówimy o sztukach wizualnych, czy literaturze, ma do wyboru dwie drogi. Albo tworzy dla no, szerokiego odbiorcy, czyli robi to, co odbiorcy właśnie oczekują od niego czy od niej, albo tworzy to, co im w duszy gra i co prawda nie spotyka się z natychmiastowym uznaniem, ale archipelagi rozsiane po świecie, grupki ludzi o podobnej wrażliwości tą sztukę odkrywają i znajdują siebie właśnie w sztuce Topora czy kogo innego. On to mówił jeszcze przed internetem, ale oczywiście teraz to wszystko jeszcze bardziej się sprawdza. No i teraz znowu wracając jeszcze na moment do tego właśnie, jak się to odkrywanie surrealizmu toczyło. Ja zwykle mówiąc o surrealizmie staram się pomijać Fridę Kahlo. Zresztą tutaj jedna z pań przyniosła moją książkę Spiskowcy wyobraźni, surrealizm, która miała dwa wydania i teraz już jest całkowicie wyczerpana. Będzie trzecie wydanie, teraz w stulecie surrealizmu i wydawca pierwszy mi zaproponował, żeby dopisać rozdział o Fridzie Kahlo. Ja się starałam, ale nie mogłam, mimo że bardzo sobie cenię jej sztukę, ale no, przesadna popularność w tej chwili mnie przytłacza, więc będzie rozdział na temat właśnie surrealizmu po upływie 100 lat. I z Fridą Kahlo to jest bardzo ciekawy przypadek. Ona zaczęło się od tego filmu, zresztą dobrego filmu fabularnego,
No i potem nastąpiło rzeczywiście absolutne szaleństwo. Frida Kahlo jest zupełnie wszędzie, może w Polsce jeszcze trochę mniej, ale no, w wielu krajach jest naprawdę na każdym nocniku, na każdym telefonie, na każdej szczotce do zębów. I to oczywiście wcale na dobre jej nie wychodzi, bo następuje właśnie zmęczenie materią. Ale z punktu widzenia no, spojrzenia wstecz, to oczywiście jest to ciekawy przypadek, że Diego Rivera, jej mąż, z którym przez całe życie miała związek pełen miłości i nienawiści, był za ich życia no, wielką sławą, jednym z największych muralistów meksykańskich. Tymczasem teraz no, mówią o nim, ale osoby zajmujące się właśnie historią murali w Meksyku. Natomiast Frida Kahlo jest właśnie wszędzie. To jest jeden z takich inscenizacji odtwarzających jej dom, Casa Azul, ten niebieski dom w Meksyku. I wiele wystaw zawiera też rekonstrukcję tego ogrodu, tam miała bardzo egzotyczne rośliny. Zresztą w Warszawie też w zeszłym roku w lecie w Łazienkach była taka niewielka rekonstrukcja i kolejki zupełnie absolutnie nieprawdopodobne. No więc to mówię jako tak. Aha, i jeszcze jedna smutna anegdota. Powstał bardzo dobry film dokumentalny pod tytułem War, czyli Wojna. W rozumieniu, to jest Women Art Revolution. I to przez wiele lat robiła amerykańska artystka, robiąc wywiady z tym pokoleniem lat 60., więc tej pierwszej fali feminizmu. I skończyła na przełomie wieków, kiedy jej pracę, którą żadna galeria nie chciała kupić, wreszcie ktoś kupił za dużą sumę. I bo jednak to się trochę zmienia, ta sztuka kobiet zaczyna mieć wartość kolekcjonerską, ale to idzie bardzo powoli. I ona skończyła ten film. I jest w nim scena, kiedy zatrzymuje osoby idące do Whitney Museum w Nowym Jorku. No więc nie przypadkowi ludzie, tylko ludzie, którzy się sztuką interesują. I ona prosi, żeby wymienili trzy nazwiska artystek. Wszystko jedno z jakiego okresu, z jakiego kraju, trzy nazwiska. I z największym trudem wymieniają jedno, to znaczy Frida Kahlo. No więc jeszcze jest dużo do zrobienia. A teraz się przeniesiemy w właśnie te inne media. I pierwszym z nim są tak zwane przedmioty surrealistyczne. Przedmioty surrealistyczne, które wychodzą z ready-made Duchampa, czyli z przekonania, że jeżeli prawda, artysta uzna, że ta myszka jest dziełem sztuki, to ona jest dziełem sztuki, czyli że sztuka jest wyborem, który się dokonuje w głowie artystów. Ale w odróżnieniu do ready-made'ów te przedmioty artystyczne, przedmioty surrealistyczne są często dziwne, groteskowe, niepokojące. Tutaj Dali, robiąc ten słynny obiekt Telefon Homar, tłumaczył, że zawsze go bardzo denerwują te lepkie, ciepłe słuchawki. To młode pokolenie tego nie pamięta, ale ja pamiętam w budkach telefonicznych rzeczywiście takie lepiące się bardzo, bardzo nieprzyjemne słuchawki, więc on proponował, żeby razem z Homarem trzymać taki telefon w lodówce i będą dużo milsze doznania. Większość tych przedmiotów surrealistycznych jest ukłonem do jednego z najważniejszych zdań w historii surrealizmu, mianowicie ono brzmi: piękne jak przypadkowe spotkanie parasola z maszyną do szycia na stole sekcyjnym. I to jest fragment z Lodramonda, pieśni Maldorora. I co ciekawe, no to Lodramond pisał po francusku, ale często się spotyka tłumaczenia na inne języki. Ten stół sekcyjny jest na stół operacyjny zmieniany, bo jednak stół sekcyjny wydaje się czymś no już tak strasznym. Tutaj Państwo widzą zresztą przy maszynie do szycia jest taka dziura, prawda, gdzie te wszystkie jakieś ciecze w czasie sekcji
spływają. To jest zdjęcie Manareya właśnie ilustrujące to przypadkowe spotkanie, które jest jednocześnie i przemawia do miłośników przedmiotów surrealistycznych i też oczywiście kolaży. Najsłynniejszym przedmiotem surrealistycznym jest przedmiot Meret Oppenheim, Śniadanie w futrze. Co jest, tytuł jest nawiązaniem z jednej strony do Śniadania na trawie Maneta, gdzie mamy te dwie nagie kobiety i dwóch ubranych mężczyzn, no i do Wenus w futrze Sahara Masocha. A przedmiot ten powstał w bardzo prosty sposób. Breton w 1936 roku zaproponował, że sztuką może robić każdy, co też było zupełnie nowym podejściem surrealistów. I zachęcił i artystów, ale też ich mężów, żony, kochanków, kochanki, znajomych do robienia właśnie przedmiotów surrealistycznych. A że Meret Oppenheim wtedy robiła biżuterię dla Elsy Schiaparelli, największej obok Coco Chanel projektantki mody, pewnie o niej będzie mowa za tydzień tutaj w ramach wykładu o surrealizmie i modzie. I Oppenheim robiła tak zwaną biżuterię zimową, więc bransoletkę obciągała futerkiem z gazeli i pomyślała sobie, że równie dobrze może tak samo potraktować filiżankę, z której właśnie piła herbatą czy kawą, pewnie kawą, bo to się działo we Francji. No i pobiegła do sklepu obok, kupiła tę futerko z gazeli i zrobiła ten przedmiot surrealistyczny, który myślę, że dlatego zyskał taką sławę, że Muzeum Sztuki Nowoczesnej go kupiło od razu. Ono łączy w sobie wiele przeciwieństw, a to jest też istota surrealizmu. Bo z jednej strony wygląda no tak, że ma się ochotę tą filiżankę pogłaskać, no ale z drugiej strony myśl o tym, żeby pić z niej i dotykać ustami tego mokrego futerka jest raczej myślą niemiłą. I Meret Oppenheim tworzyła dalej bardzo zabawne przedmioty, które też są przedmiotami feministycznymi, ale z tym mrugnięciem oka do widza, więc to jest Moja guwernantka i to są pantofelki Panny Młodej z tymi zakończeniami, tak jak jest często, znaczy często w elegancji, kurczak podawany, prawda, że to udko jest ozdobione taką konstrukcją z bibułki. No i wszystko jest to spętane sznurkiem i podane na półmisku, czyli idea jest, że do jakich wyrzeczeń jesteśmy jako kobiety zdolne, żeby sprostać tym wymogom piękna. No i to jest też bardzo zabawna para, prawda, zrosnięta ze sobą, później zrobiona. I jeszcze trzy przedmioty, to jest Dorotea Tenning, o którą tu wspomniałam, właśnie ona mówiła, że trzeba pierw umrzeć. Była bardzo, jak widzą Państwo, długowieczna, żyła 102 lata. Była przede wszystkim malarką, ale też poetką, pisarką. Dzięki niej wiemy o wielu anegdotycznych wydarzeniach związanych z surrealizmem. I już pod koniec życia zaczęła robić rzeźby tekstylne, które są szalenie ciekawe. Takie, no tutaj mają Państwo przykład, czasami robiła całe takie miniaturowe wnętrza z tymi kompozycjami, które są czymś pomiędzy przedmiotem, a zwierzęciem, a człowiekiem. I jeszcze jeden, skumulowana chmura, prawda, parasol, który jest zrobiony z gąbki, więc znowu to królestwo przeciwieństw, rzadkość, czyli okular dla cyklopa i Wiktor Braunem słowo wilk, więc znowu to oscylowanie pomiędzy ożywionym i nieożywionym, to oczywiście wszystko się wywodzi z Freuda, to zamiłowanie do gabinetów figur woskowych, gdzie jest to wrażenie niesamowitości, bo figura taka wygląda jak żywy człowiek, a wiadomo, że nie jest. No i osoba, którą tutaj szczęśliwie mamy na wystawie, zresztą są dwa przykłady właśnie
takich torebek ze sztuczną szczęką. W środku to jest Erna Rosenstein, która była bardzo wybitną malarką, poetką i autorką właśnie przedmiotów surrealistycznych. Także to jest jedna z moich ulubionych części w tej ekspozycji, którą mamy okazję oglądać. I że powiem, cofając się, pokazuję pierwszy przedmiot surrealistyczny, który jeszcze jest bliski właśnie ready-made, ale już ready-made nie jest, ponieważ Man Ray uznał, że żelazko prosi się, żeby coś do niego dodać. I dodał taki szereg pinesek, które zmieniły przedmiot praktyczny w przedmiot nie tylko całkiem niepraktyczny, ale nawet negujący funkcję żelazka, prawda? Bo żelazko ma służyć upiększeniu naszej garderoby, a tutaj by tą garderobę zniszczyło. I skoro mowa jeszcze o ready-made'ach, to ja przypominam coś, co wszyscy znamy, czyli ten słynny pisuar Duchampa, który zatytułował Fontanna i pokazał go na wystawie, na którą byli zaproszeni właśnie uczestnicy bez żadnych ograniczeń, pod warunkiem, że się jakąś tam małą opłatę uiściło. On to podpisał Ermat i ten pisuar został odrzucony. Także był to jeden z takich większych skandali na początku XX wieku. Także znamy ten pisuar Fontannę ze wszystkich książek, ale dopiero niedawno zaczęły się ukazywać książki o niesłychanie barwnej postaci, baronesie o niesłychanie długim nazwisku, która mieszkała i głównie w Nowym Jorku, umarła młodo, nie wiadomo czy było to samobójstwo, czy zatrucie gazem. Była rzeczywiście taką new woman i nawet więcej niż feministką. Ona uważała, że tak samo jak mężczyźni uważają za rzecz normalną, że oczekują jakichś seksualnych usług od kobiet, ona oczekiwała tego od mężczyzn. Była takim trochę postrachem Carlosa Williamsa i innych artystów w Greenwich Village. Żyła w absolutnej biedzie, otoczona zwierzętami, paradowała z ogoloną głową, ze znaczkiem przylepionym na policzku, z biżuterią zrobioną z łyżeczek do herbaty. Czyli ona rzeczywiście ucieleśniała taki wzór cyganerii i artystki, która nie widzi granic w poświęceniu dla sztuki. Głównie kradła, lubiła kraść w sklepach żałobnych właśnie suknie czarne. Często była aresztowana, ale ją wypuszczano, bo jednak imponowała nawet policjantom. I ta właśnie baronesa znała się z Duchampem i zrobiła w tym samym roku, kiedy on wystawił słynny urynał, zrobiła taki ready-made, który zatytułowała Bóg. Czyli jest to część jakaś kanalizacyjna. Niewątpliwie ten związek z urnałem jest oczywisty, a co teraz niedawno wyszło, to są listy, jakie Duchamp pisał do siostry i opisywał, że dostał od kogoś z Filadelfii, a to był moment, kiedy baronessa mieszkała w Filadelfii, właśnie urynał. Czyli być może ten taki jeden z najsłynniejszych symboli właśnie tej sztuki dadaistycznej, presurrealistycznej XX wieku, czyli właśnie Fontanna, być może prawdziwą autorką jest właśnie baronessa. Teraz, czyli tutaj była mowa o przedmiotach surrealistycznych, a teraz chwila o kolażach, mniej o nich będę mówić, bo kolaże są bardziej znane. Mistrzem kolażu był Max Ernst, który zrobił takie trzy książki kolażowe, używając
pism z przełomu wieków, kiedy to one były im ilustrowane bardzo często dramatycznymi grafikami, ponieważ historie były często o zbrodniach, o pełnych okrucieństwa i on właśnie używał tego, co tworzy kolaż, czyli nożyczek i kleju, i zrobił trzy książki, z których najsłynniejsza jest Stugłowa kobieta. No niestety tłumaczenia niefrancuskie tutaj gubią ten dowcip językowy, bo Ernst mówił biegle w trzech językach i bardzo lubił się bawić z językiem. I ten tytuł fonetycznie po francusku ma dwa znaczenia, albo stugłowa kobieta, albo kobieta bez głowy. No i bardzo wielu artystów dadaistycznych i surrealistycznych robiło kolaże. Ja tu jeszcze przywołam Hanne Hoch, która zrobiła taką dużą serię wycięte kuchennym nożem. One były bardzo często, te kolaże, tak jak Ernsta, były głównie takie filozoficzno-poetyckie, jej były dużo bardziej polityczne. Ona miała taki bardzo pacyfistyczny program. No to jest Marlena, oczywiście są to słynne nogi Marleny Dietrich, ubezpieczone na jakąś gigantyczną sumę i maleńcy mężczyźni je podziwiający. No i tu pokazuje, jak ona była wierna tej technice długo. Tutaj można poznać, że to są 60. lata, prawda, trochę po modzie. No i zanim przejdziemy do konkluzji, chcę jeszcze pokazać kilka artystek, które jakoś tam istniały w tej historii sztuki, ale z niewłaściwej strony. To znaczy, to jest Dora Maar i jej śmierć w 1997 roku właśnie rozpoczęła taki wielki boom na zainteresowanie właśnie surrealistkami. To jest bardzo, zresztą piękne zdjęcie Manareya, który on tutaj się bawi tym pomnożeniem motywu dłoni. Ale bardzo długo Dora Maar była znana głównie jako jedna z partnerek Picassa, którą Picasso, jak zresztą wiele innych kobiet, unieszczęśliwił. I robił jej wiele portretów, takich jak tutaj płacząca. Natomiast w tym samym czasie Dora Maar zrobiła niesłychane zdjęcia. To jest embrion pancernika, który to zdjęcie nazwała Król Ubu, czyli Alfreda Jarry'ego, czyli jedna z takich też sztandarowych postaci dla surrealistów. I to zdjęcie było pokazane jeszcze na wystawie surrealistów, a no, znowu ono trochę działa na nas jak przedmioty surrealistyczne, bo ten embrion pancernika jest sfotografowany jak czy portret ludzki, czy twarz świętego, czy świętej. Jednocześnie no, wygląda bardzo ludzko, ale ogromnie niepokojąco, prawda? Ten puszek, te żyłki widoczne pod skórą. I to zdjęcie stało się w pewnym sensie takim gadżetem surrealistów. Kolejna fotografka, która miała niesłychane znaczenie, ma teraz, to jest Claude Cain. Claude to jest to imię, jakie ona sobie przybrała. I pierwsza taka książka duża o fotografii surrealistycznej pod tytułem L'amour fou, czyli Miłość szalona, wyszła w 1985 roku. W poważnym wydawnictwie wydana, bardzo, bardzo piękna publikacja. I tam jest informacja, że raz, że to był mężczyzna, bo Claude po francusku to samo imię jest w obu wersjach, a dwa, że właśnie ten pan Claude zginął w obozie koncentracyjnym w czasie wojny. Także dwie rzeczy nieprawdziwe. Claude Cain bardzo, bardzo była aktywna w ruchu oporu, ale umarła długo po wojnie.
I ona w tej chwili jest rzeczywiście idolem dla bardzo wielu młodych artystów, też dlatego, że co się jeszcze rzadko działo wtedy, bardzo grała z pytaniem o płeć. Ona uważała, że ona jest jakąś trzecią płcią, nie uważała się ani za kobietę, ani za mężczyznę i na wielu zdjęciach, tak jak tutaj, jest w roli, grała w teatrze, także stąd jest ten taki dziwny strój. Bardzo często używała masek, zresztą potem ze swoją partnerką robiły kolaże, wycinając części tych zdjęć i na jednym z tych kolaży ona pisze pod maską: kolejna maska nigdy nie pokaże właściwej twarzy. I tu, żeby pokazać Państwu, jak pewna wrażliwość jest, w sensie niekoniecznie związana z konkretną epoką, to jest jej zdjęcie, gdzie ona jest częścią, prawda, mebla, znowu nie ma rozróżnienia, co jest ożywione i co nieożywione. A to zdjęcie absolwentki, czy mojej szkoły właśnie w Providence, Francesca Woodman, która była niesłychanie ciekawą artystką, krótko żyła, jak widać. Robiła małe czarno-białe zdjęcia w 90% siebie, zdjęcia siebie. I nie sądzę, żeby ona mogła znać Claude Cain, bo jeszcze w tych czasach ona była nieznana, no ale znowu estetyczne podobieństwo tych dwóch zdjęć jest bardzo, bardzo wyraźne. To jest jeden z takich bardziej znanych autoportretów, a to jest jej autoportret, który oczywiście bardzo przywodzi na myśl Cindy Sherman, która wiele dziesięcioleci później robiła zdjęcia w tej serii zdjęć hollywoodzkich właśnie ogromnych. No jest to niesłychanie nowoczesna praca, biorąc pod uwagę, że powstała w 1928 roku. No i teraz, żeby odpowiedzieć na to pytanie, które jest w tytule mojego wykładu, czym się surrealizm różni od innych ruchów, no i właściwie dlaczego inne ruchy awangardowe oczywiście nadal są znane i studiowane przez akademików, ale surrealizm jest czymś znacznie większym i fascynującym szerokie grono. I tu cytuję Wilhelma Freddy: surrealizm nie jest ani stylem, ani filozofią, lecz stanem ducha. I myślę, że to jest jedna z ważniejszych konstatacji, co powoduje, że wcale nie jest tak łatwo surrealizm wykładać, bo albo się to czuje, albo nie, i ja tutaj w żaden sposób nie wartościuję, bo część z nas woli literaturę realistyczną, zresztą to właśnie Roland Topor też mówił, że większa część czytelników, czytając powieść, chce się jednocześnie dowiedzieć, jak działa bank, jak zarabia na życie określona grupa społeczna, a ta mniejsza część jest zainteresowana tym, co się dzieje w głowie autora czy autorki. No i ta grupa też oczywiście podąża tropem surrealizmu. I kolejna rzecz, że w odróżnieniu od innych awangardowych ruchów, surrealizm nie odrzuca przeszłości, lecz w poetach, przepraszam za słowo, wyklętych i malarzach o nieposkromionej wyobraźni widzi prekursorów rewolucji surrealistycznej. Bo rzeczywiście inne ruchy się odcinają od przeszłości, chcą tworzyć na nowo, chcą budować nowy świat, a surrealizm wcale nie jest postawą nowoczesną, ale właśnie patrzy wstecz, oglądając malarzy, którzy tworzyli właśnie ten świat zrodzony z fantazji, taki jak Hieronymus Bosch, to jest fragment z Ogrodu Rozkoszy Ziemskich, czy Archimboldo Ziemia, który tworzy no coś w rodzaju kolaży, prawda? Jest to ten profil osobnika, który symbolizuje Ziemię, jest tworzony z udziałem bardzo wielu zwierząt mieszkających w Ziemi. Zresztą Dali bardzo podobnie, podobny sposób się bawił. Czy Odillon Redon to oko, gigantyczne oko, które podróżuje jak dziwny balon.
I dlatego surrealizm w pewien sposób jest bliższy postmodernizmowi niż modernizmowi, no bo modernizm odrzuca przeszłość i chce tworzyć nowy świat, a postmodernizm łączy ze sobą style. I no znowu tutaj się, robiąc ukłon do tego, jak tutaj te wykłady przebiegają, napisałam kilka takich najważniejszych cech surrealizmu, więc celem jest zmiana świata. No nie mniej, nie więcej zmiana świata, zmiana myślenia o świecie, zmiana sposobu życia. Odwaga w obalaniu obowiązujących norm. No surrealiści rzeczywiście byli konsekwentni, często żyli w biedzie, odcinano im prąd, robili skandaliczne historie, przez co byli aresztowani i walczyli z konserwą, którą uważali za przyczyną wielu nieszczęść. Oczywiście podświadomość, Freud, sny zawsze grały bardzo ważną rolą. Szukali tak zwanej nowej cudowności i fascynowali się pismem i rysunkiem automatycznym. Znowu tutaj na wystawie mamy przykłady rysunku automatycznego. I jako ilustrację tych rzeczy mamy z jednej strony zdjęcie Adjeta, bulwar w Paryżu. Breton w swoim manifestie pisał, że cudowność, czyli połączenie poezji i dziwności, mówiąc może w sposób uproszczony. W romantyzmie cudowność znajdowała najlepszy wyraz w ruinach zamków romantycznych, oświetlonych jeszcze światłem księżyca. Natomiast w czasach surrealistów dla niego synonimem cudowności był właśnie sklepowy manekin. No a po prawej stronie mają Państwo rysunek automatyczny, dwa rysunki automatyczne Ernsta. Kolejne obalenie kultu mistrza. To szukanie nowych technik właśnie, też tutaj Państwo mają przykłady na wystawie, dekalkomania, frotaż, dripping, co potem Jackson Pollock i młodzi Amerykanie przejęli. To były właśnie te nowe poszukiwania surrealistów, którzy obalali podział na sztukę wysoką i niską, bardzo lubili rysunki dziecięce czy rysunki pacjentów szpitali psychiatrycznych. Nie wierzyli w tą hegemonię malarstwa i rzeźby i właśnie na równi stawiali chociażby przedmioty surrealistyczne. Interesowali się kulturą popularną i byli przekonani, tak jak Rimbaud, że sztukę może tworzyć każdy. I to są dwa przykłady ich ulubionej zabawy, zresztą też jest o tym mowa na wystawie, Wybornego trupa. Ta pierwsza wersja to była zabawa literacka, więc pierwsza osoba pisała rzeczownik, druga przymiotnik, trzecia czasownik i potem to rozwijali. I pierwsze zdanie tak powstałe było: wyborny trup będzie pił nowe wino. I stąd nazwa Wybornego trupa, a potem były też wersje rysunkowe, a nawet kolażowe i nawet trójwymiarowe. No i już zbliżamy się bardzo do końca, mamy niewiele czasu nam zostało. Odkrywanie zapomnianych autorów, czyli właśnie takich jak Żari, autor Ubu Króla, czy Lotremont, który wymyślił to porównanie parasola i maszyny do szycia. Szalone poezje młodego Rimbauda i Markiza de Sada. Inspiracja malarzami o nieposkromionej wyobraźni, tutaj już widzieliśmy Boscha, Archimbolda, ale zobaczymy jeszcze dwa przykłady więcej. No i fascynacja kulturami nieeuropejskimi, co wtedy było jeszcze bardzo rzadkie, czyli właśnie lalkami rdzennych Amerykanów czy sztuką Oceanii. I tu mają Państwo słynny drzeworyt Żariego, właśnie Ubu Król z wielkim bandziochem, a po prawej stronie Breton miał wielką kolekcję właśnie lalek rdzennych Amerykanów i to jest plemienia Hopi. I oprócz tych autorów z przeszłości, takich jak Bosch czy Redon, czy Archimboldo, to są jeszcze dwa przykłady. Fuseli Sennamara, czyli wielki romantyk,
Jest to bardzo ciekawy obraz, bo właściwie nie wiemy, czy my oglądamy sen, czy ta kobieta śni tą sytuację, kiedy siedzi na niej jakiś taki straszny potwór i niewidomy koń zagląda, czy jest to no, fantastyczne przedstawienie tego, co się dzieje w jej sypialni. A po prawej stronie mamy Gustava Moreau, jednego z najwybitniejszych symbolistów francuskich, który malował głównie sceny związane z Biblią albo z grecką mitologią. No i tu mamy taniec hipnotycznej Salome przed Herodem. No i trochę na koniec wracam do początku, czyli do tego, że surrealizm był spadkiem po pierwszej wojnie, znaczy bezpośrednim spadkiem był ruch Dada, który odrzucał wszystko, odrzucał patriotyzm, odrzucał nacjonalizm, odrzucał tego trójgłowego potwora, jak to uważali dadaiści i surrealiści, czyli państwo, kościół i rodzinę. Instytucje, zdaniem surrealistów i dadaistów, odpowiedzialne za tą przepotworną rzeź, jaką była pierwsza wojna. Zresztą jak się jeździ po Francji, to niemal w każdej miejscowości są właśnie pomniki upamiętniające tą, jak oni mówią, Grande Guerre, czyli tą wielką wojnę. I wynikła stąd niechęć do nacjonalizmu i budowni go symbolizujących. I tutaj pokazuję zdjęcia, które no, życie i śmierć w okopach pierwszej wojny, kiedy w tych okopach po obu stronach, zresztą Erz był po stronie niemieckiej, francuscy surrealiści byli po stronie przeciwnej. No i jak Państwo wiedzą, to była pierwsza mechaniczna wojna, która zupełnie odarła żołnierzy z tej glorii walki, ograniczyła ich do stworzeń siedzących tygodniami w tych okopach atakowanych przez szczury i oglądających ciągłą śmierć wokół. No i jako rezultat tej wojny trudno było o niej zapomnieć, ponieważ po raz pierwszy były gazy bojowe stosowane i mimo, że oczywiście były próby noszenia masek, które absolutnie nic nie dawały. Także po wojnie miasta krajów uczestniczących wypełniły się weteranami wojennymi o strasznie no, zniszczonych twarzach, no i w ogóle ciałach. To zresztą był pierwszy moment, kiedy zaczęła chirurgia plastyczna zaczęła się rodzić. I stąd te właśnie kpiny z munduru, kpiny z wojny, kpiny z patriotyzmu. I teraz oczywiście rodzi się pytanie, to dlaczego w Polsce nie było surrealizmu tak zorganizowanego jak we Francji czy w Czechosłowacji na przykład. Kantor miał takie powiedzenie, że w Polsce nie było surrealizmu, bo był katolicyzm. Ja akurat się z tym nie zgadzam, bo surrealizm w dużym stopniu stworzył się jako właśnie kontra hegemonii kościoła katolickiego, który jeszcze wtedy był we Francji bardzo mocny i surrealiści byli niesłychanie antyklerykalni. Ale ja wierzę, że głównym powodem było to, że no Polska, jak wiemy, w 18 roku odzyskała niepodległość, czyli te bardzo ważne cechy ruchu, czyli właśnie odrzucenie wszelkich myśli narodowościowych, no było bardzo dalekie tutaj, bo ta entuzjazm patriotyczny wtedy był niesłychanie ważny. Także to jest moje, a zresztą jeszcze tutaj polemizując z Kantorem, surrealizm zrodził się no wtedy jeszcze w bardzo katolickiej Francji, rozkwit w bardzo katolickim Meksyku, rozkwit w bardzo katolickiej Hiszpanii, czyni, no ale właśnie jako kontra dla tej bardzo opresyjnej instytucji, jaką był i jest Kościół katolicki. No i jeszcze, to już jest ostatnia taka plansza, właśnie najważniejsze cechy, czyli antykolonializm. To jest bardzo ciekawe, że to był jedyny zorganizowany ruch, który się opowiadał przeciwko wystawom kolonialnym. I surrealiści wydawali ulotki, nie chodźcie na wystawy kolonialne,
co było w obecnych czasach, kiedy część Polaków bardzo chciała, jak Państwo pamiętają, kupić sobie kolonie, do czego szczęśliwie nie doszło. To była postawa bardzo postępowa. Surrealiści jako też jedyna taka zorganizowana grupa mówiły mi otwarcie o sprawach bardzo intymnych, związanych z erotyką, z seksem. Oni przeprowadzali takie badania, doświadczenia, kiedy zadawali pytania, na które należało szczerze odpowiedź, właśnie dotyczące erotyki, życia seksualnego. Jednocześnie tworzyli mit miasta. Surrealizm by nie powstał bez Paryża. Potem się zupełnie nie odnalazł w Nowym Jorku, kiedy w czasie II wojny wielu surrealistów wyjechało z Paryża do Nowego Jorku, no ale tam taka regularna siatka ulic, też brak tego zwyczaju przesiadywania w kawiarniach, to wszystko spowodowało, że surrealizm się nie przyjął. Surrealiści przetarli drogę sytuacjonistom dzięki tym swoim włóczęgom po mieście. No i ostatnie, ja nawet nie wiedziałam, że ten wykład będzie za tydzień o modzie i surrealizmu i wpływach, związkach pomiędzy, właśnie utworzenie języka współczesnych reklam, wideoklipów i mody. I ostatnie obrazki to są zdjęcia Manareya. On się bawił tutaj, pan i pani Wood, no Wood jak wiemy to jest drewno po angielsku, i ilustrował różne pozycje Kama Sutry. A to jest zdjęcie Manareya, Nush Aluar i Eddie Fidlin, które notabene zostało przetworzone na okładce ostatniej książki, bardzo dobrej zresztą powieści, powieści, ojej, wyleciało. Słucham? Właśnie, Zyty Rudzkiej, tak, w formie jest rysunkowej. No a to są kolaże, które pokazują, nawiązują jakoś do tej fascynacji Paryżem, więc oni też się bawili pytaniem, w jaki sposób można Paryż ulepszyć. No i oczywiście, co należało zmienić, przetworzyć, to były budowle symbolizujące jakoś właśnie tą narodowość, pomniki patriotyczne i budowle sakralne. Także to jest kościół Saint-Sulpice i te dwie wieże są wielkim falusem tutaj zastąpione. A po prawej stronie jest Magritta, paryska opera, która też jest takim, była dla nich symbolem burżuazyjnej, bardzo klasowej kultury i zamiast tego bardzo ruchliwej alei, przed tym mają Państwo taki pastoralny obrazek z krowami. No i ostatnie właśnie, przygotowując nas na wykład za tydzień, to są przykłady z jednej strony obraz Magritta, Filozofia w buduarze. On bardzo często nawiązywał do tego elementu właśnie koszuli nocnej, bez głowy, co było pewnie w dużym stopniu związane z tym, że jego matka popełniła samobójstwo, kiedy on był dzieckiem, właśnie topiąc się i ją wyłowiono właśnie w koszuli nocnej, ale to pokazuje ze względu na te buty, które są jednocześnie stopami. To z kolei tutaj ten motyw wyrósł ze spostrzeżenia Ernsta, który zobaczył szyld przy warsztacie szewskim, właśnie mający podobny obrazek, a Magritte bardzo do niego to przemówiło, szczerze mówiąc, makabryczny kontekst, prawda, że nasza skóra jest obleczona w skórę kogoś innego, prawda, innego zwierzęcia. I już zupełnie ostatnie to jest Remedios Varo, o której nie było mowy, ale to była też bardzo wybitna malarka hiszpańska mieszkająca w Meksyku i taka artystyczna towarzyszka Leonory Carrington. No i tu widzą Państwo te nóżki, postać, która jeszcze bardzo jest podobna do artystki, która jednocześnie się wtapia w fotel, jej ręce zmieniają się w części fotela, a dalej jest reklama antykwariatów paryskich wykorzystująca bardzo podobny motyw. To może
część z Państwa pamiętają te nieszczęsne zegarki Dalego, które też są już tak słynne jak obrazy Frida Kahlo. I na koniec chcę jeszcze pokazać kilka właśnie książek, które są ci spiskawcy wyobraźni, które tutaj kilka osób ma. Z Mimi Parent, też takim przedmiotem surrealistycznym, czy może też będzie o nim mowa za tydzień, właśnie jeśli chodzi o modę surrealistyczną. To jest bardzo ciekawa seria, którą może część Państwa znają, wydawana przez Austerię w Krakowie. Oni to nazywają książka do pisania. I to jest książka, jaką ja zrobiłam ze swoim mężem Marcinem Giżyckim, z jego zdjęciami właśnie współczesnego Paryża, ale miejsc, które nadal zachowały ten taki sznyt, estetykę surrealizmu, i z moim tekstem. A ta seria się tym charakteryzuje, że są puste strony. Także założenie jest takie, że ktoś jedzie do Paryża, idzie tym szlakiem surrealistów i robi sobie notatki, czy może rysuje. To jest książka, którą mogą Państwo nabyć tutaj w księgarni muzealnej, która to została przetłumaczona na słowacki pod tytułem, dla nas, Świat się zbladnił, surrealistyczna priludzka ako prezit. I to jest wspaniała moja tłumaczka właśnie z wydawcą. No i się za chwilę wyjdzie ona po francusku w znakomitej oprawie graficznej Lecha Majewskiego, który zmieni okładkę na czarno-białą, bo takie jest życzenie wydawcy. No i kończę tutaj akcentem domowym, mianowicie tutaj wiele jest moich koleżanek, przyjaciółek, z sąsiadek z dzielnicy Sadyba, która jest mi bardzo bliska sercu właśnie. I jest to wydarzenie z września ostatniego, poprzedniego roku, kiedy odbyło się spotkanie właśnie z Lechem Majewskim i ze mną. Natomiast to zdjęcie jest wykonane w trakcie uczty surrealistycznej, bowiem grupa właśnie sadybiańskich surrealistek podjęła zadanie wprowadzania w życie każdego z 56 punktów mojej książki, bo ten poradnik surrealistyczny jest tak zbudowany, że jest 56 rad. I każda rada zaczyna się właśnie moją radą, jak surrealistycznie żyć, jak umierać, jak nie popełniać samobójstwa, jak jeść, jak pić, jak mieszkać, jak poznawać miasto. I to jest właśnie zdjęcie z naszej uczty surrealistycznej na naszej uliczce na Sadybie odbytej. A to jest nasze takie doświadczenie, tu mają Państwo właśnie profesora Lecha Majewskiego, najwybitniejszego, czy jednego z najwybitniejszych projektantów plakatów w Polsce, którego tu dzisiaj nie ma, bo jest koniec roku na Akademii. Dalej jest Kasia Darkacz-Gajewska, tutaj hersztyni właśnie naszej bandy. No i ja, i właśnie my ćwiczymy surrealizm na co dzień. I kończę zdjęciem właśnie moje surrealistki, moje surrealistki wprowadziły w życie właśnie niedawno szósty rozdział, bo one nie robią tego od 1 do 56, tylko sobie. Jak pasuje, tak? I tutaj one przemierzały Warszawę szlakiem zielonych trunków, bo Breton miał zupełną obsesję na punkcie zielonych trunków. Nakazywał swoim podopiecznym właśnie picie tylko zielonych trunków. No i tutaj właśnie dziewczyny chodzą, odkrywają Warszawę i zielone trunki. To jest trudny, tak? Ale właśnie pojutrze, w sobotę będzie bal, na którym będziemy prezentować surrealistyczną modę. O, na Sadybie, na skwerze starszych panów, także zapraszamy, to jest impreza otwarta. No to jest źródło ilustracji, oczywiście jakoś tam wybrane książki, z których przytaczałam reprodukcję. No i na koniec to jest ten pierwszy asamblaż, pierwszy przedmiot surrealistyczny, którego autorką jest Erna Rosenstein. To jest mój ulubiony jej przedmiot, trochę nawiązujący do telefonu Homara, tyle że tutaj są łapy chyba
gęsi czy kaczki, nie wiem. I ten telefon stał rzeczywiście przy łóżku Erny, czyli był częścią jej wyposażenia. Tutaj jest na wystawie bardzo wyczerpujący wybór jej przedmiotów, ale tego akurat nie ma. No i kończymy pierwszym obrazkiem i dziękuję bardzo. Tam się jakaś wielka impreza szykuje w restauracji. Miałbym dwa pytania, bo wspomniała Pani, że najpopularniejszą artystką w Meksyku teraz jest Leonora Carrington. Jak ma się to właściwie do tej wielkiej popularności Frida Kahlo? No bo ja z tego co pamiętam, ta relacja między nimi była delikatnie mówiąc chłodna. Mogła Pani ten temat jeszcze coś dopowiedzieć? I drugie pytanie by dotyczyło tego, bo wspomniała Pani, że surrealizm być może w Polsce nie narodził się w takiej formie, jak powiedzmy we Francji, nie był tak zorganizowanym ruchem ze względu na tę, powiedzmy, euforię po odzyskaniu wolności i jednak radości odzyskanego państwa. Jak miałoby się to w takim razie do tego, że jednak w Czechosłowacji, która też odzyskała w tym czasie niepodległość, no jednak powstał dość silny ruch surrealistyczny. No, dziękuję bardzo. Pierwsze pytanie, rzeczywiście Frida Kahlo była bardzo właśnie nacjonalistyczna. Ona szalenie nie lubiła Stanów, szalenie nie lubiła Europy. I po każdym wyjeździe chciała jak najszybciej wracać do Meksyku. I ona odrzucała tą grupę europejskich emigrantów. To była całkiem spora grupa, bo był też Benjamin Perret, ówczesny mąż Remedios Varo, no i jeszcze tam kilka osób. No, Kahlo jest słynna absolutnie wszędzie, prawda? Myślę, że Leonora Carrington jest bardziej widoczna w Meksyku przez to, że są jej rzeźby, które jest nie tylko w muzeum, ale wsiąkła w tkankę miasta. I zresztą jednym bardzo dobrym takim krótkim filmem dokumentalnym jest film zrobiony przez jej kuzynkę, Angielkę, która nie wie specjalnie nic o Leonorze Carrington i przy jakimś oficjalnej kolacji rozmawia z Meksykanką koło niej siedzącą i mówi: a ktoś tam z mojej rodziny, Leonora Carrington, kiedyś wyjechała do Meksyku. I ta jej sąsiadka no, wpada w zdumienie, że jest to właśnie największa artystka meksykańska. A na to drugie pytanie, no szczerze mówiąc, ja nie mam odpowiedzi. No, Polska jednak zawsze była no, jakoś dużo bardziej nastawiona patriotycznie, może właśnie przez to, że ta kultura katolicka zawsze tutaj była taka silna, a w Czechach nie. I tam ten surrealizm kwitł, no i kwitnie nadal. Także no, nie mam tutaj jednoznacznej odpowiedzi, możemy dywagować. Inną jeszcze tezą jest to, że w Polsce te takie tendencje do dziwności, do niesamowitości się spełniły w romantyzmie. No, bo ten ruch romantyzmu był bardzo ciekawy i silny. No i romantyzm no, też nie jest stylem, prawda, realistycznym, tylko jest tam pełno duchów, zjaw, magii. Także można też uważać, że się jakoś ta energia dziwności już wyprztykała w czasie romantyzmu. I myślę, że powodów jest wiele. Natomiast niewątpliwie no, w Czechosłowacji powstała bardzo silna grupa surrealistyczna, która zresztą Breton bardzo ją popierał, jeździli Francuzi do Pragi. No a w Polsce tutaj mamy właściwie wszystkich ważnych artystów, głównie z kręgu lwowskiego Artes, którzy malowali, rysowali, no ale było to środowisko lwowskie.
No w Krakowie też wokół Kantora potem to te tendencje surrealistyczne były silne, ale nigdy nie było takiej zorganizowanej grupy. Natomiast ja jeszcze jedną rzecz chciałam dodać, bo powiedziałam, że były te dwa odkrycia, które się zaczęły w 90-tych latach, czyli właśnie odkrycie surrealistek i przywrócenie wartości nie tylko malarstwu i rzeźbie, ale trzecia rzecz, która się dzieje teraz, to jest właśnie uznanie tego globalnego surrealizmu. I zaczęło się to od wielkiej wystawy w Nowym Jorku o surrealizmie wszędzie. No, na przykład bardzo ciekawy surrealizm był w Egipcie, bardzo zaangażowany politycznie. W zasadzie nie było kraju, gdzie jakaś odmiana surrealizmu nie powstała. Czyli ja zresztą dawniej miałam zajęcia o surrealizmie francuskim, teraz mam zajęcia, no nie o surrealizmie globalnym, bo tego się nie da zrobić, ale o tych krajach, które są mi jakoś bliskie i je lepiej znam. Także jak ja bardzo dawno już się zainteresowałam surrealizmem, to ktoś mnie zapytał, czy nad nim nie latają stada moli. No nie, właśnie zupełnie nie, bo ciągle nie wiem, czy można powiedzieć, że odkrywamy nowy kubizm, czy odkrywamy nowy konstruktywizm. No chyba w dużo mniejszym stopniu niż właśnie odkrywamy nowy surrealizm, a jednocześnie oczywiście jesteśmy nim otoczeni, bo główny paradoks polega na tym, że surrealizm właśnie walczył ze status quo, z kulturą materialną, z kulturą mieszczańską, a w tej chwili no, wszelkie reklamy używają tej techniki surrealistycznej, prawda? Wyobraźmy sobie, piękna dziewczyna biegnie po plaży, nie zostawia śladów, włosy jej się rozwiewają na nieistniejącym wietrze, po czym czytamy, że taka odżywka do włosów jest naprawdę najlepsza, prawda? Czy pamiętam, taka była wystawa w Królikarni, pewnie w dużym stopniu podrobionych, jak to się zwykle z Danim zdarza, jego grafik. Sponsorem był producent samochodów, już nie pamiętam jakiej marki, ale to jest nieważne. I przy wejściu była nowa wersja takiego znanego obrazu Dalego o długim tytule, jest to Sen Gali. I Gala naga leży tam w Kadakes na skałkach, a w kierunku niej się tak rzucają dwa tygrysy. I to jest taki bardzo erotyczny obraz, właściwie nie wiemy, czy to jest sen, czy ona o tym śni, czy może Dali śni o niej w takiej sytuacji. No i tenże producent samochodów zastąpił te tygrysy dwoma samochodami swojej marki, no i to świetnie zadziałało. I to samo zresztą się działo z obrazami Magritte'a, który często te same wersje traktował i w obrazach, i w reklamach. Zupełnie to samo, tyle że w reklamie dodawał jeszcze właśnie nazwę marki papierosów czy tam perfum. Także ten surrealiści, no nie wszyscy, ale na pewno Dali i Magritte są tutaj bardzo za to odpowiedzialni. Dali, któremu Breton dał przezwiskę Avida Dolares, i który zawsze otwarcie mówił, że chodzi mu głównie o kasę, ale występował w telewizyjnych reklamach, na przykład czekolady Langley, gdzie jadł tą czekoladę i jego wąsy dostawały erekcji. No. Także z jednej strony jest to bardzo irytujące, że otacza nas taka tania podróbka surrealizmu, czy nawet w języku ciągle słyszymy, że coś jest surrealistyczne, prawda? A nie ma to nic wspólnego z ruchem, który jednak jego głównym celem było drążenie podświadomości, zrozumienie biegu naszych myśli. To na początku był ruch filozoficzny, właśnie mający na celu zmianę życia, literacki, a sztuki wizualne dopiero dużo później zaczęły odgrywać ważną rolę. No ale tak jak powiedziałam, część surrealistów jest sobie winnych. Nie ma więcej pytań, to ja bardzo dziękuję za ten wykład. Dziękuję Państwu za przybycie na dzisiejsze wydarzenie i zapraszam na kolejny wykład. Dziękuję. A to są właśnie sadybiańskie surrealistki na scenie. Możemy wręczyć. Możemy. Czekaj.
sesji. Dziękuję. 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 Dziękuję.